Witam serdecznie, detektyw prawdy TV. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy chwilę przed czymś wielkim, i ja naprawdę nie chcę nikogo straszyć. Wiadomości, które dopływają do nas nie wyglądają optymistycznie. Jeżeli połączy się kropki, to obraz tego staje się co najmniej dramatyczny. Według mojej oceny. Biblijna bestia chce nas znukałtować jednocześnie wprowadzając w następną pandemię wojnę światową zalać nas nachodźcami i tym, co jest w niebie. Wy wiecie, czym sprejują niebo, ale dzisiaj już nikt nie zastanawia się, czy wybuchnie wojna światowa, tylko zadaje sobie pytanie, kiedy. Problem w tym, że to nie jedyny problem, ale po kolei. Szef niemieckiego wywiadu ostrzega przed atakiem terrorystycznym na Euro 2024, twierdząc, że grupa terrorystyczna, która zorganizowała zamach na salę koncertową Krokus pod Moskwą, może szykować akcję w Niemczech na Euro 2024. No i jak tutaj widzicie na moim blogu, kiedy komentowałem tę wiadomość. Połączyłem to z tym, że Tusk chce wysyłać polskie wojska na ulice miast bez stanu wojennego, bez stanu wyjątkowego, a teraz, właśnie szef niemieckiego wywiadu ostrzega przed atakiem terrorystycznym na Euro 2024. Ja nie wiem, skąd on ma takie informacje, i kto ma to przeprowadzić. No bo jeżeli wie o tym, to powinien tych ludzi złapać. Ale może to jest taka niepotrzebna moja dywagacja. Teatr trwa. I powiem Wam, że to nie wszystko. Dziwnym sposobem za oceanem, w tym samym czasie, kiedy szef wywiadu Niemiec poinformował o potencjalnym ataku terrorystycznym, były dyrektor FBI mówi, Podobnym tonie, ale o swoim kraju, czyli o Stanach Zjednoczonych. Brak weryfikacji obcokrajowców przekraczających południową granicę Stanów Zjednoczonych może potencjalnie doprowadzić do kolejnego ataku na wzór wydarzeń z 11 września, powiedział były agent FBI Chris Swecker. No właśnie, i zachodzi pytanie: Czy czasami nie przygotowują nas na serię ataków, które Sami zorganizują i zaplanowali. Jeśli chodzi o moją osobę, o mój punkt widzenia, to właśnie dokładnie tak na to mi wygląda. Zresztą, kto instaluje uchodźców w Europie i imigrantów w Stanach Zjednoczonych, jak nie ci sami ludzie, którzy teraz ostrzegają przed atakami terrorystycznymi? Przecież to rząd Niemiec sprowadza nachodźców, to rząd Bidena. Demokraci sprowadzają nachodźców. A więc, kto to organizuje. Ja bym poszedł dalej. To nawet nie będą ci imigranci, tylko będą ludzie, którzy się w tym specjalizują. I może nie będę mówił, kto, a żeby mi filmu nie usunięto. Kilka tygodni temu informowałem o tym, że stworzone przez nich Isis rozpowszechnia plakat pokazujący. Atak z drona na Paryż podczas Igrzysk Olimpijskich. A więc mamy co najmniej trzy wiadomości wskazujące na wielkie prawdopodobieństwo serii zamachów terrorystycznych. I to nie będą jakieś małe lokalne, gdzie pięć osób poniosło szkody, tylko zapewne coś, co ma wstrząsnąć całym światem. Tak to postrzegam i myślę, że właśnie ludzkość będzie w szoku, kiedy to wszystko zacznie się dziać. No, my jesteśmy mniej więcej przygotowani na to, ale reszta, reszta świata raczej nie, ponieważ żyje swoim życiem, prawda ich nie interesuje. Zresztą, co tu dużo mówić, znaczna część ludzi jest najzwyczajniej w świecie zapracowana, żeby jakoś przeżyć, nie mają czasu na, na myślenie. Włączą gdzieś od niechcenia telewizję, żeby jakoś spędzić resztę dnia, ale głębiej nie chce im się myśleć. Nie dlatego, że nie chcą poznawać prawdy. Ja nie mówię o wszystkich, prawda, ale jest taka część, która jest po prostu przemęczona, i oni nie mają yy, siły na jakąś tam refleksję. Chcą tylko po prostu doczłapać do końca, do końca dnia i wejść do wyra, po to, żeby rano obudzić się z pełnią sił. I tak wygląda. Życie znacznej części ludzi. Także większość nie łączy kropek, i przy tym wszystkim muszę Wam zaznaczyć, że ja nie dam nikomu gwarancji na taki scenariusz, jaki tutaj przedstawiam, gdyż nie jestem jednym z nich, ale przedstawiam Wam fakty, oceniając tak. Jak to według mnie wygląda, a wygląda to tak, że szykują skomasowany atak nie tylko na wybrane miasta, ale na cały Zachód, nie wspominając o Libanie. Będzie to atak na wasze przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, na wasze pieniądze i życie, dlatego że młodzi mężczyźni i nie tylko rezerwiści będą wciągnięci w to wszystko. Sami dobrze wiecie, temat wojenny już jest przerobiony, jest tych informacji jest tak dużo, że nie ma potrzeby tego omawiać. Mężczyźni będą wysyłani na wojnę, wojsko będzie na ulicach, ludzie zaczną chorować, wpadać w depresję, nastąpi inflacja i niedobory żywności. Tak ja to widzę. I jeżeli kogoś to przeraża lub zaczyna się bać, to najwyższa pora, żeby teraz wyłączył ten film. Ale ja dzielę się z, z Wami moimi spostrzeżeniami, tym jak ja to widzę, na podstawie informacji. Nie jestem żadnym ciemnowidzem, nie jestem szczególnie jakoś tam obdarzony darami, jakimiś prorostwa. To, co mówię, jest na podstawie wiadomości oraz częściowo na podstawie Biblii, a konkretnie apokalipsy, a jeszcze bardziej szczegółowo na podstawie rozdziału mówiącego o Czterech I Ja nie wiem, czy akurat to będzie ten moment, kiedy Ci cztery Jeźdźcy ruszą. Mogło to być tak, że pierwszy jeździec na białym koniu na białym koniu jechał, wjechał w roku 2020, ale to wszystko się okaże w trakcie wypełniania tych proroctw i myślę, że jeżeli nie mylę się, to cztery jest rozpoczną yy, swój wyścig właśnie w tym roku. To są moje osobiste przemyślenia i nie powiem wam obym się mylił, bo moje życzenia, moje winszowanie nie ma żadnej mocy sprawczej. Może scenariusz będzie inny, ale jeśli zaczną się ataki terrorystyczne lub na to wyjdzie w konflikt z Rosją, wtedy możecie być pewni, że miałem rację, tak? I tak jak powiedziałem w filmie o o tym, że ISIS planuje atak podczas y, olimpiady, a więc wszystko może się zacząć y, pod koniec lipca. No, ale powiedzmy trochę o tym, co y, co mówi. Doktor Paweł Grzesiowski, wynagrodzony towarzysz, zasłużony towarzysz w czasie pandemii, otóż pan Grzesiowski również mówi o Lipcu, z tym, że w całkiem innym kontekście prorokuje, że w Lipcu liczba zachorowań na koronawirusa drastycznie wzrośnie. Co prawda nie użył słowa drastycznie, ale mówi to. W oparciu o wzrost zachorowań w Stanach Zjednoczonych, no bo a jakże? Przecież wszystko musimy kopiować ze Stanów Zjednoczonych. Ze Stanów Zjednoczonych był dystans społeczny, były maseczki i inne dyrektywy. A więc pan Grzesiowski posłusznie za Ameryką Bidena już tutaj wróży, że będzie wzrost zachorowań na COVID. Teraz go nie ma, wczoraj go nie było. Nie było celebryty. 1,9, nie było go miesiąc temu, ale nagle wzrośnie w lipcu. Ciekawe dlaczego. Ci, którzy oglądali, przepraszam, grudź, słuchali mój podcast wczorajszy, domyślają się, dlaczego tak się może stać. Dlaczego ten pan może mieć jednak rację z tym wzrostem zachorowań na C1,9 w lipcu. I przyznam wam szczerze, że. W świetle tych wszystkich wiadomości, jakie do nas docierają, kompletnie nie wiem, co mogłoby odwrócić obecny trend. Na antychrysta jest za wcześnie, gdyż ludzie nie potrzebują wybawcy, jest za dobrze, a więc musi być bardzo, bardzo źle, żeby nagle e, pokochali przywódcę światowego, który e, znajdzie rozwiązanie, które e, będzie e, w myśl zasady stwórz problem i znajdź rozwiązanie. Ludzie mają póki co swojego Netflixa, TikToka, Facebooka, mecze, modę, plotki itd., itd., a więc prawdy nie potrzebują. Oczywiście, yy, z wyłączeniem tych, o których wspominałem, którzy są po prostu najzwyczajniej w świecie przemęczeni, pracują, żeby godnie żyć i nie mają czasu na szukanie prawdy, bo to nie jest tak, że wszyscy ludzie są ignorantami, yy, ale ci, którzy mogą, mają czas. Takimi są, po prostu są ignorantami. I przejdźmy do następnej wiadomości. Wiadomości, której nie sposób pominąć, jest ona dosyć ważna. Yy, wiadomość nie tylko, ale ja akurat zaczerpnąłem z Polskiego Radia 24. Jest to informacja o awarii prądu w Ekwadorze. Która dotknęła 18 milionów yy, przepraszam, 18 milionów yy, Ekwadorczyków. No i co ciekawe, rząd Ekwadoru nie zna przyczyny tej awarii. I tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że rząd mający wielu specjalistów, służby specjalne nie wie, skąd się wzięła taka awaria. Nawet metro przestało działać yy, widocznie nie miało. Zasilania awaryjnego, i teraz pomyślcie, jaka musiała być panika pośród pasażerów. Dlaczego mówię akurat właśnie o tym metrze i panice? Dlatego, że mogą bardzo dziwne rzeczy się dziać niebawem, w ciągu pół roku. I ja nie wiem, czy ludzkość jest na to przygotowana, czy Polacy są na to przygotowani. Ale kontynuując informacje, kontynuując tego news'a z Ekwadoru. Na, ulic na ulicach wielu miast utworzyły się też potężne korki. Do regulacji ruchu na skrzyżowaniach ulic skierowano dodatkowo ponad 500 policjantów pół tysiąca policjantów dodatkowo. Także musiało być to wydarzenie y, dla wielu y, traumatyczne i dosyć nietypowe. I co ciekawe, władze są na razie w fazie analizy przyczyny. Powodującej blackout, i póki co obwiniają awarię głównej magistrali przesyłowej, choć w tle są też gwałtowne zjawiska pogodowe, jako jedna z przyczyn. I pytanie, kto te zjawiska pogodowe inicjuje, jeżeli już? Kto przeprowadza poligon przed wielką odsłoną? No, bo y, oni mają takie swoje małe poligony w różnych częściach świata. Y, nie jest to tak, że tylko w jednym państwie przeprowadzają sobie Wszelkie możliwe testy przed wprowadzeniem wielkiego ucisku biblijnego. Nie jest to tak, że to tylko Chiny, ale to, to są takie kraje jak Szwecja, jak Japonia. No, długo można wymieniać, czy, czy choćby jak banki na Cyprze, ta sytuacja z bankami, kiedy ludzie nie mieli dostępu do swoich kont, i tak dalej, i tak dalej. No i po tej informacji możemy przejść do komunikatu rządu Danii. Rząd Danii prosi obywateli, aby przygotowali się na atak lub inny potencjalny kryzys poprzez gromadzenie zapasów wody, żywności i leków oraz przechowywanie tabletek jodu w domu. No tak, cały świat kierowany przez biblijną bestię hazarską dopina ostatnie guziki do Jakiegoś startu, zapewne startu koszmaru, yy, i tylko czekać, aż ta yy, puszka Pandory się otworzy. Następny bardzo ważny puzzle. Rosja i Korea podpisały umowę, która polega na wspieraniu się militarnym, kiedy jedno z państw zostanie zaatakowane. Wynika z tego, że koreańscy żołnierze będą walczyć na Ukrainie, no i w najgorszym scenariuszu. Polsce. Zresztą ja sam brałem pod uwagę wiele lat temu, że Polskę mogą zalać Chińczycy i pewnie nie ja jeden. Nie wiem, czy nie ma w tej kwestii jakiś tam jakiś tam proroc, jakiejś wizji. Coś się o to otarłem gdzieś tam, ale mnie takie rzeczy obecnie kompletnie nie interesują. Interesują mnie fakty plus Biblia. To jest dla mnie najbardziej istotne. No i Wydaje się także, że Rosja przekupiła w tej samej kwestii Chiny, oddając im kawałek swojego terytorium. Rosja oddała teren przygranicznej rzeki Tuman, Tuman Naya, koło Wadłowostoku na Dalekim Skodzie, i przejęcie go przez Chiny umożliwi im bezpośredni dostęp do Morza Japońskiego. Słuchajcie, wychodzi coraz więcej prawdy. Nawet powiem Wam, że ku mojemu zaskoczeniu, Myślałem, że ta prawda będzie o wiele bardziej zakryta, ale y, sami wiecie, że Japonia przeprasza, rząd Japonii przeprasza y, swoich obywateli w związku z tym, że bezkrytycznie podeszli do y, tych, tych produktów, y, produktów, dźganek tego MRNA. A więc y, no, światowa mafia musi przykryć to, co zrobiła ludziom tymi dźgankami. A sprawy idą w kierunku ukarania winnych, tak jak widzicie tutaj na, na swoich monitorach. O co został posądzony, po, posądzona ta korporacja tutaj? O skutkach ubocznych, tak. Ja też muszę trochę, jakby dystansować się do tego wszystkiego. A więc no, sprawy idą w kierunku ukarania winnych, i trzeba zasłonić to. Najlepiej wojną i przy okazji upiec kilka innych pieczeni przy tym samym ogniu, bo to nie jest tak, że y, robią coś tylko y, na jednej płaszczyźnie. To jest wi wielowymiarowe, zawsze każde wydarzenie jest wielowymiarowe, no bo y, jeżeli ktoś ma pieniądz w oczach, to y, można uhandlować naprawdę wiele rzeczy przy jednej sytuacji. Wspominałem Wam o wyłączonym prądzie w Ekwadorze, ale w Wietnamie zepsuły się w ostatnich yy, dniach trzy kable podmorskie, co doprowadziło do masowych przerw w dostępie do internetu. No i właśnie takie pytanko, czy jesteście przygotowani na świat bez internetu? Kolejne pytanie. Co oni szykują? Klaus Schwab ostrzegał, czy raczej w jego przypadku można powiedzieć, zapowiadał cyberatak na internet. Filmik jest u mnie na kanale. Mniej więcej chyba rok temu umieściłem go, a więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie tego człowieka posłuchać. Czy tam przeczytać, bo to jest tłumaczenie. I kolejne pytanie czy może coś jeszcze wydarzyć się w tle w najbliższym roku Otóż tak, tak, ponieważ ma to być jeden wielki totalny blitzkrieg. Mówiąc przewrotnie, 13 narodów podpisało porozumienie w sprawie wywołania globalnego głodu poprzez zniszczenie dostaw żywności. Nie pokażę wam tej informacji tym razem z wiadomych przyczyn. Nadmienię jedynie to, że jest to w planach znanego forum. Krowy i kurczaki zostaną zastąpione świerszczami i larwami owadów, mimo że y, koszty produkcji będą znacznie większe niż, niż y, hodowla krów i kurczaków. No cóż, nie ma bardziej skutecznego sposobu na wyludnienie niż wojna, głód i zaraza. Prawda? A więc witamy w świecie czterech jestów apokalipsy. Może warto sobie przypomnieć, co jest napisane w Biblii o tym, co planują ludzie z znaku Saturna. I użyłem, gdy baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech zwierząt mówiące jakby głosem gromu: „Przyjdź”. I ujrzałem oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, i dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. W innych przykładach jest, dano mu koronę. A jaką koronę mieliśmy przez ostatnie kilka lat, dobrze wiemy. Ale czytam dalej od trzeciego wersetu. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie zwierzę mówiące: Przyjdź! I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim. Dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz no właśnie, żeby się ludzie wzajemnie zabijali. Słuchajcie, czy nie jest to tak, że obecnie mamy względny pokój, a ktoś nas pcha w to, żebyśmy zabijali Ukraińców, czy Koreańczyków, czy, czy Chińczyków, i vice versa. Z drugiej strony, Rosjanie. Polaków, Niemców Czechów Wszyscy, którzy będą tam zaangażowani W tę wojnę I dalej, piąty werset A gdy otworzył pieczę trzecią Usłyszałem trzecie zwierzę mówiące Przyjdź! I ujrzałem a oto Czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce Wagę i usłyszałem jakby głos Pośrodku czte po czterech zwierząt Mówiący kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty Nieśmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina No dla tych, którzy nie znają księgi objawiania, w ogóle nie są zainteresowani jej Biblią, muszę powiedzieć, że jest tutaj mowa o hiperinflacji. Nie sądzę, żeby ona w tym, w tym roku miała miejsce, ale myślę, że kwestia roku dwóch, jak się to wszystko zacznie dziać na naszych oczach, czyli wywołany kryzys. Kryzys po to, żeby wprowadzić obrót bezgotówkowy, żeby wprowadzić. Pieniądz elektroniczny, kontrolowany, dedykowany, dochód gwarantowany, i tak i tak dalej. Na pewno już jesteście w temacie, ponieważ wiele nowych portali, nowych kanałów zostało, zostało założonych i informują o takich rzeczach. Idzie tam dalej. A gdy otworzył piecień czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: Przyjdź, i ujrzałem oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć. I odchłań mu towarzyszyła i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. I tak to wygląda. Rozdział jest dłuższy, przeczytałem tylko to, co dotyczy omawianych kwestii w dzisiejszym filmiku. Nie jestem pewien, że w tym roku będzie tego wszystkiego otwarcie, ale uważam, że jest to wielce prawdopodobne. I dlatego polecam przygotować się psychicznie do tego, co nadchodzi, bo nie każdy będzie mógł sobie z tym poradzić. A już słyszałem, że na tym etapie, mimo że nic większego się nie dzieje, część ludzi panikuje. Tak takie głosy słyszałem od, od znajomych. A więc, no, jeżeli ktoś traktuje poważnie te wszystkie wiadomości. No to powinien sobie je wziąć do serca i przede wszystkim, no bo newsy, newsami, sensacja z sensacjami, ale bez Boga ani do proga. Po prostu będzie Wam ciężko bez Boga i gwarantuję Wam, że wielu dostąpi rozpaczy i na podstawie czego tak sądzę. Sądzę to na podstawie tego, że kiedy rozpoczęła się pandemia, znaczna część osób zaczęła korzystać z psychologów, a masa dzieci wylądowała właśnie też w poradniach psychologicznych. I to był czas, kiedy można było naprawdę to jakoś spokojnie przejść. Nie było nie było. Wojska na ulicach. Nie, znaczy, chodzili czasami żołnierze z, z, z WOTem, tak z, z żołnierzami z złotu, ale y, nie było to tak, y, tak, tak mocne, y, tak biące w oczy, żeby się tego bać. Natomiast y, kiedy zacznie się to wszystko naraz dziać, to y, Ludzie chodzący w skafandrach Ala Kosmici w roku 2020, w porównaniu z tym, co, 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 co będzie, będą po prostu jednym wielkim żartem, komedią i czymś, za czym byśmy mogli zatęsknić. Także jeżeli chcesz przez ten ciężki czas przejść, polecam Ci sięgnij po, so, po swoją zakurzoną Biblię, zacznij ją czytać od tego momentu od którego chcesz czy od nowego przymierza czy od starego przymierza zacznij po prostu poznawać Boga bo jest napisane w Ewangelii Jana że to jest życie wieczne aby poznali ciebie Boga wszechmogącego i Jezusa Chrystusa i tego wam życzę życzę wam żebyście poznawali i poznali Boga bo jeżeli poznacie Boga to wszystko inne będzie znacznie bardziej łatwe i co najważniejsze, kiedyś, pięknego dnia, obudzicie się w całkowicie innej rzeczywistości, gdzie nie będzie śmierci, nie będzie chorób, nie będzie nienawiści, kłamstw, no i wszystkich innych złych rzeczy. Także dziękuję za wysłuchanie, życzę owocnych przemyśleń, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.